Potrzebne mi są również 4 osoby. Z czego? 3 osoby będą miały do dyspozycji tylko 2 zdania, które mogą mówić. Bo będą mogły wypowiadać tylko i wyłącznie jedno z tych 2 zdań, które otrzymają. A 4 osoba może mówić, co tylko chce. Kto chce? Wasze 4 osoby? Ja mam tylko jedno. Nie. Okej, będzie to Kirk, Spock, McCoy i Scotty. Kto chce grać kogo? McCoya. McCoy'ego. Scotty. Kirk, Spock, McCoy, Scotty. Spock. Kirk. Kirk może mówić wszystko. No, kapitan. Kirk może mówić wszystko. Spock? Kto jest Spock? Jak? Ty możesz mówić tylko jedno z 2 zdań. Odpowiadać na to, co on mówi i cała reszta. To nielogiczne? Albo muszę to dokładnie przeanalizować. Możesz używać tylko i wyłącznie tych 2 zdań. McCoy. Okay. Możesz używać tylko i wyłącznie następujących zdań. Jestem lekarzem, a nie... Dowolne słowo. Albo to jest martwe dzień. Albo jestem lekarzem. Tak. Scotty może używać tylko również 2 zdań. Pierwsze zdanie. Dokręcę śrubkę i zadziała. A drugie zdanie. Napiłbym się dobrej szkockiej. I scena jest następująca. Kirk, Spock, McCoy i Scotty lądują na planecie i badają nowe tajemnicze formy życia. Napiłbym się szkockie. To nielogiczne. Dlaczego nielogiczne? To jest bardzo logiczne. Jesteśmy na obcej planecie. Napiłbym się szkockie. To jest martwe dzień. Pokręcę śrubkę i zadziała! Pokręcę śrubek! Jestem lekarzem, nie mechanikiem. A moja kanapka! Muszę to dokładnie przeanalizować. Nie bardzo rozumiem. Co? Analizujesz moją kanapkę? To nielogiczne? No nie wiem. Do tej pory tego nie robiłeś. Dokręcić śrubkę, żeby zadziałała? Ona nie musi działać. Ona powinna smakować. To nielogiczne. To jest martwe dzień. Napiłbym się szkockie. Martwe! Doktorze, żeby to było żywe, ja bym tego nie wiem. Jestem lekarzem, a nie biologiem. To jest martwe dzień. Ja wiem, że to jest martwe. To jest również podwójne. Muszę to dokładnie przeanalizować. Muszę to dokładnie przeanalizować. Bons. Spok się zatruł. Dokręcę śrubkę i zadziała. Spok się zatruł moją kanapkę. To jest martwe.